witam wszystkich, Mateusz z tej strony, GP Reptiles. Jak widzicie, mamy drugi znios w tym sezonie. Także zaraz ściągnę samiczkę z jajek i zobaczymy, co tutaj mamy. O, dostrzegła mnie. Także to jest samiczka Yellow Belly. Łączyłem ją z Pastel Gravelem, więc miejmy nadzieję, że wyjdą jakieś highwaye, Pastel Highwaye. Coś w ten deseń. Wygląda na całkiem niezły znios, także wyłączam. Ściągam samicę z jajek i zaraz zobaczymy, jaki wynik. Prześwietliłem jajka. Również zaznaczyłem, gdzie jest góra. Także wszystkie są zapłodnione. Jest ich 8, także jestem mega zadowolony z rezultatu. No i co? Teraz trzeba je przełożyć do pudełka do inkubacji. Zważę je tylko jeszcze wcześniej. No i jak widzicie, 8 ładnych jajeczek. Są ładnie sklejone, więc może nawet nie będę ich rozdzielał. Pod warunkiem, że się na szerokość zmieszczą do pudełka do inkubacji. Dobra, przekładamy. Przełożyłem jajka do pudełka już, który idzie do inkubatora. No i tak, to jajko, które jest tutaj, musiałem z góry przełożyć, ponieważ było za wysoko. Dotykałoby do papieru, który kładę na górze. Poza tym jajka ważą 893 gramy, więc w sumie ponad 100 gramów na jajko, czyli taki standard. Także ogólnie są gotowe, żeby je przełożyć do inkubatora. Dzisiaj mamy 23 marca, więc powinny się kluć w okolicach 18 maja. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Polubcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym.